Siemano, witajcie na kanale Git, z tej strony Burzyk z Adsonem. Dzień dobry. Przetestujemy dla Was dzisiaj mysz Gambias Zeus P1 RGB, która zarówno nazwą, jak i pudełkiem może Wam się skojarzyć ze słuchawkami Hebe RGB, które ostatnio mieliśmy. Hebe mnie zawsze bawi ta nazwa. Tak to jest z takimi ludźmi. W każdym razie pudełko, jak widać, bardzo fajnie zaprojektowane. Nie wiem, jak będzie. O, może tak. Przyciąga. Na półce sklepowej zdecydowanie przyciągnęłoby moją uwagę. Nie wiem, czy Twoją również. Takie pudełeczko i kolory a la SteelSeries. No, biało-pomarańczowe faktycznie może Ci się z tym skojarzyć, ale samo podświetlanie już przynosi na myśl inne marki. Na razie nie będziemy mówili jakie. Rozpakujmy to małe cudeńko. W środku zestaw... Wcale nie takie małe. No, to fakt. Myszka nie jest zbyt mała. Zestaw za to jest dość ubogi. W jego skład wchodzi taka krótka instalacyjna instrukcyjka. Pudełko. Weź pudełko jak możesz, bo tam będzie kilka ważnych rzeczy, między innymi wymiary, które być może przeczytasz. Mysz, jak widać, dość duża. To co powiedziałeś na pierwszy rzut oka, jest masywna, ale nie tyle w sensie wagi, o ile w sensie gabarytów. Po prostu naprawdę trzeba mieć dużą dłoń, żeby się w niej dobrze czuć. No, Konrad lubił duże myszki, ale ta chyba przerasta nawet jego dłoń. Zacznijmy sobie tutaj spokojnie od kabelka. Jak widać fajnie, w nylonowym oplocie, 1,8 metra z takim rzepem Gambiasa, ażeby sobie go spokojnie zwinąć. Nie zniszczy się wówczas podczas transportu. Pozłacana końcóweczka USB i przewód nie jest już aż tak długi, a raczej ta końcówka, wtedy pamiętasz, nie wiem czy pamiętasz, w słuchawkach było tak strasznie grube i długie to, że przy ścianie tego wpiąć się w zasadzie nie dało. Czy Konrad złapał ostrość? Złapał Konrad ostrość. Także przewód... Na sam kabelek ma 1,80 m. Tak samo to powiedziałem. Widzę, że mnie słuchasz od samego początku, to dobrze wróży na nasz nie, test. Nie, no dałeś mi pudełko, to przeczytałem, co jest na pudełku. No dobrze, dobrze. No powiedziałem to, ale cieszy mnie to, że mnie sprawdzasz. Dobra, jedziemy szybciutko, omówimy samą mysz, która jest bardzo, ale to bardzo delikatnie wyprofilowana dla praworęcznych. Przede wszystkim główna różnica to jest taka, że z wewnętrznej strony jest dużo mocniejsze wyżłobienie, może powiedzmy, na kciuk, na chwyt kciukiem, oczywiście gumowane, zapewniające bardzo pewny chwyt, a jednocześnie nie jest za bardzo, a raczej nie wywołuje nadmiernej potliwości. Z drugiej z kolei strony jest to wyżłobienie dużo, dużo mniej wyraźne. Tutaj palce spoczywają na dość prostej przestrzeni. Mysz jest cholernie długa, to jest jej największy wymiar, to jest długość i może właśnie go przytoczysz. Tak, całe wymiary myszki to 127,26 x 72,45 na 40,85 mm. Już nawet wiecie z dziesiątymi milimetra, teraz kto zaokrągli to. Konia z rzędu temu, kto wie. No dokładnie. No dokładnie, no panie, do... jest tak w specyfikacji. Co do paznokcia wymierzył. Dobra, ja też nie wiem, ale uwierzcie na słowo. 127,72 x 41. No, może być mniej więcej. I faktycznie te 127 ale będzie. Czego? Milimetra. Będzie dawało czyli się... Czyli nie centymetra. No tak, niemalże 13 cm długości będzie dawało się we znaki. To od razu powiem na starcie. Na dole logo Gambiasa, które jest podświetlane. Zobaczycie to w materiale. Na dole. To jest góra już. Dół. Jak dół? Jaka dół góra? To jest to. Tam jest spód. Ale tu jest góra, a tu jest dół. Tam jest spód. To jest tył. Tylko profesjonalne testy, gdyby ktoś zapomniał. Omówmy przyciski, nie będzie problemu. Mamy tak. Dwa kolosalne przyciski jak szpony. Z przodu. Tak, jak jakieś, no może, no dobra, jak raciczki kozy niech będzie. Są, w tym miejscu pojawi się raciczka kozy. Są naprawdę ogromne. Są potwornie długie i mają potwornie duży skok. Nie wiem, czy to będzie widać na materiale. Widać, Konradzie? No i na froncie, jak widzicie od razu, jak skoro tu już przyszliśmy, nie jest płasko. Tutaj też postarano się trójkącik w stylu Gambiasa właśnie. Tutaj też takie ozdobne elementy. No wszystko to wygląda całkiem spoko. Tyle tylko, że no, trzeba naprawdę polubić kształt tej myszy i jej rozmiary, aby się tym nacieszyć. Małe jeszcze tutaj logo Gambiasa. Rolka, która wygląda jak opona od jakiegoś motocykla.
pod nią przyciski, które oczywiście możemy sobie zaprogramować do woli. Tutaj są akurat 3, czwarte to nie jest przycisk. Natomiast czyli one, tak, domyślnie są do zmiany DPI myszki. Na lewej krawędzi pod kciukiem, jak zwykle, jeszcze dodatkowe 2 przyciski. Łącznie przycisków programowalnych jest, panie Adsonie? 8. 8, dokładnie. I poza lewym przyciskiem myszy wszystkie możecie ustawić do woli. Na dole ślizgacze 3, raz, 2, 3. Niestety w zestawie nie ma wymiennych, czyli jeśli się zetrą, no to macie troszeczkę problem. No i nie ma odważników, które będą pozwalały regulować masę myszki, a ta wynosi 125 gramów. Zgadza się. Czyli tyle, ile jest, tyle będziecie musieli zaakceptować. Zeus P1 RGB podłączony do peceta wygląda mniej więcej tak. A to Adonis. Adonis wygląda... Adsonis. Jak widzicie, delikatne podświetlenie od razu rzuca się w oczy. Przy zmianie DPI... Aha, będę zasłaniał ci to, zrobię tak. No już właśnie, chyba. Przy zmianie DPI zmienia się od razu kolor, logo Gamdiasa. Poza tym podświetlone paseczki LED i już ich podświetlenie możemy całkowicie regulować sobie w... Na iPhone'ie bardziej pulsują niż w rzeczywistości. A widzisz, to dobrze, iPhone wyolbrzymia. Możemy ich sobie skonfigurować. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że sama wierzchnia warstwa myszy to tworzywo sztuczne, oczywiście takie delikatnie gumowane, ale myślę, że jak się troszeczkę czymś ostrzejszym przejedzie, no to będzie się po prostu ścierało i rysowało. Do myszy bardzo dobrze sprawuje się oprogramowanie Hera, które mieliście okazję już poznać przy okazji słuchawek. Jak widzicie, jesteśmy w pierwszej zakładce, czyli przypisanie klawiszy i to jest bardzo fajne, bardzo wygodne. Wskazujecie sobie dokładnie, który klawisz Was interesuje i ten klawisz, że tak powiem, bindujecie, jaką akcją chcecie go przypisać. Tak jak mówiłem, lewy klawisz myszy nie da się go przypisać, no ale to jest dość zrozumiałe. Kilka profili do zapisania, standard. Makra, które są tutaj ogromnie rozbudowane. Możecie przypisać sobie w zasadzie wszystko, tworzyć foldery, nazywać je od nowa, tworzyć makra, nazywać, kopiować. No jest tego po prostu cała masa. Nowe makro, bla, bla, bla. I co chcecie, żeby tu było? I JGHG, nie bla, bla, bla. JGHG, no i może być. Jest tu po prostu naprawdę cała masa tych rzeczy, co chcielibyście sobie z tym zrobić. Warto się temu przyjrzeć, jeśli już kupicie mysz i chcecie grać w jakieś zaawansowane produkcje, zdecydowanie się to przyda. Kontrola myszki, tak fajnie nazwana, czyli po prostu ustawienia sensitivity, prędkość przewijania scrolla, prędkość double clicka, DPI, które jest w zakresie od 1600 do 12000 na 6 poszczególnych poziomach, 1600, 2400, 5600, 6200, 8200 i 12. No i już teraz jest tak ciężko, że naprawdę obsługuje się to z jednej strony precyzyjnie, bo mysz nie gubi precyzji, ale po prostu jest na tyle szybko, że trzeba być przyzwyczajonym. Jak widzicie, możecie też sobie DPI ustawić konkretnie tak, jak chcecie, tyle tylko, że tego już nie da się przypisać do jednego z przycisków na myszy, a raczej do tych poziomów przesuwania. Jeśli chcecie konkretnie, będzie tak. Częstotliwość odświeżania od 125 Hz do 1000, czyli standard tego typu myszy. Ja sobie dam mniej DPI, bo absolutnie nie potrafię korzystać z tego na takim sensie. To by było tyle, jeśli chodzi o to. Podświetlenie, które jak widać również jest całkiem rozbudowane. Mamy kilka zdefiniowanych styli. Neonowy, oddychający, jakaś tam fala, jeszcze inna fala i responsywny. Troszeczkę tego jest, może po prostu jednym kolorem. Być może dajmy dla testu, powiedzmy, jakiś tam różowy. Sprawdźmy, czy zaświeci się różowy. Jest różowy. Nie wiem, czy będzie to widać na materiale, ale chyba widać. Widać. Na iPhone'ie widać faktycznie lepiej niż w rzeczywistości. Zobaczmy jeszcze dla testu saledynowy. Moment, reaguje. Podświetlenie jest naprawdę ogromną zaletą tej myszy, bo opcji konfiguracji jest mnóstwo. Jak widzicie, można też sobie poziom jasności. Wszystko jest od razu też odzwierciedlone na tutejszej miniaturce. Poza tym logo. Też możemy kilka ustawień sobie przypisać. Natomiast tu już nie jest RGB. Jadąc dalej, możemy przypisać do przycisków myszy dźwięki, moi kochani. To jest coś ciekawego. Przypiszemy do rolki dźwięk Alarm 2. I teraz... No właśnie, pewnie nie damy rady tego sprawdzić.
Możemy przypisać również timer, żeby mysz... Chcesz sprawdzić to, daj głośniej w ustawieniach systemu. Aha, bo przyciszony jest. Myślę, że łatwiej będzie, jak po prostu tam ustawisz. Możemy ustawić również odliczanie tak zwane, żeby myszka dała nam znać po pewnym czasie, że coś tam się dzieje. Dobra, sprawdzimy, czy to zadziała. Sound jest. Niezłe, co? Uwaga, alarm 5 pod przyciskiem drugim niech będzie. Przepraszam, to tak zrobimy. O, alarm 5 pod przyciskiem drugim. Uwaga, pokaż na myszkę. A co, naciśnij przycisk numer 2, czyli prawy przycisk myszki. Za pierwszym razem mu się nie udało, ale to jest u niego norma. Gdzie lewa, gdzie prawa. No i widzicie, działa. Równie dobrze można skonfigurować sobie. Ja się pytam, what the hell to jest w ogóle? Timer. No jest tu mnóstwo opcji i myślę, że dla gadżeciarza, myślę, że może się to kiedyś przydać. Na przykład, powiedzmy, grasz coś. Ustawiasz sobie pizzę do mikrofali. I ustawiasz sobie myszkę, żeby dała ci za 30 minut znać, że musisz iść wyłączyć mikrofale. No i zadziała? Zadziała. Myszka, jak zegarek, smartwatch. Dokładnie. Możesz sobie własny dźwięk nagrać. Na przykład jakbyś był troszeczkę narcyzowaty, to nagrasz sobie, powiedzmy, naciskam przycisk drugi. A co by się pierdy nagrał? O, z South Parka. Też by się nadało, jak najbardziej. Mnóstwo tego jest. Ustawienia timera właśnie. No i sam update oprogramowania. Jeśli chodzi o Herę, to jest tutaj tego masa i jednocześnie jest to funkcjonalne i gadżeciarskie. Bardzo mi się podoba. Wielki szacun dla Gambiasa za tą aplikację w przypadku myszy. No w przypadku słuchawek aż tak dobrze nie było, ale też było ok. Zobaczyliście już, jak działa oprogramowanie, więc teraz kilka słów na temat tego, jak myszka sprawuje się w użytkowaniu codziennym, jak i w grach. Jeśli chodzi o użytkowanie codzienne, bez najmniejszych zarzutów. Tutaj pełen zakres DPI, czy to będziecie ustawicie najniższy, czy najwyższy, jest naprawdę dobrze odwzorowany. Oczywiście przy maksymalnej wartości 12 000 dużo DPI... Dużo nie zrobicie. No, dużo nie zrobicie, musicie mieć bardzo niskie sensitivity, czy to w Windowsie, czy w grze, ale jest wciąż precyzyjnie. Oczywiście nie jest aż tak idealnie, jak na tych... Najlepiej dla mnie się pracowało na tym zakresie pośrednim, około 6 000 DPI. Wtedy nie było absolutnie żadnych negatywnych odczuć. Mysz perfekcyjnie reaguje na to, co jej wskażemy. Przyczepić się mogę do rolki, która nie ma tego charakterystycznego dla gamingowych myszek chrapnięcia. Tak jest, przy przekręceniu. Łatwo można po prostu obrócić za dużo. Jeśli na przykład zmieniacie bronię na myszce, to bardzo często na pewno trafi Wam się tak, że zmienicie dwie bronie zamiast jednej. Dwukliki działają perfekcyjnie. Mysz jest zrobiona tak, żeby naprawdę dużo tych kliknięć wytrzymała. Gdzieś czytałem około tam 12 milionów, jakoś tak było, jest zaprogramowane, że na pewno wytrzyma, nie wiadomo jak będzie dalej, ale no to wiadomo, w zależności od tego jak utrzyma. O, Switch Life Cycle 20 milionów nawet, przepraszam bardzo. Na przycisk. 20 milionów na jeden przycisk, czyli możecie sobie klikać i klikać i klikać. Oczywiście na pewno aż tak długo nie będzie, chociaż kurde, cholera wie ile człowiek dziennie klika. Jeśli zaś chodzi o gry, do myszki mam już pewne zastrzeżenia. Co ciekawe, nie do samej optyki, bo zastosowany tutaj układ optyczny jest bez zarzutu. Tak naprawdę nie czuję w zasadzie żadnej różnicy między nim a dużo droższymi, bardziej markowymi konkurentami. Mysz nie zgubiła się ani razu. Grałem co prawda w tym środkowym przedziale DPI, czyli tam około 6 000. Na 12 000 się nie porywam. Myślę, że tam mogłoby odrobinkę czasem mniej precyzyjnie być, no ale... To już musicie sprawdzić, jeśli lubicie takie duże DPI. Nie zgubiła się ani razu, nie ma akceleracji wstecznej. Kliki działają rewelacyjnie, choć są trochę twarde i brzmią trochę plastikowo, to mi się nie podoba. Jest dość głośna. Jest dość głośna, no ale myślę, że to dzięki temu po prostu mysz dłużej będzie chodziła. Tak jest. W każdym razie, to do czego się mogę przyczepić, to brak konfiguracji wagi myszy. W myszkach gamingowych jest to przydatne, tym bardziej, że ta mysz jest dość duża, a jednocześnie nie za ciężka, więc fajnie by było móc sobie to regulować. Oczywiście w większości, albo przynajmniej jakiemuś procentowi graczy, po prostu idzie się przyzwyczaić do tego, co jest. Ale ci najbardziej wymagający lubią skonfigurować sobie mysz doskonale. I wtedy... Czyli jesteś najbardziej wymagającym. Tak, ja bym chciał mieć taką możliwość. Chociaż w tej cenie jest to w stanie wybaczyć. No ale dobrze by było. Druga rzecz, to zapomniałem jaka miała być w zasadzie. Kształt, podejrzewam. No właśnie, bo to jest rzecz bardzo, bardzo indywidualna. Jednemu kształt i rozmiar myszki przypadnie do gustu, drugiemu niekoniecznie. Zanim ją kupicie, naprawdę weźcie ją w rękę, bo jest
Naprawdę duża. Tutaj większość tych... Ja się z tobą zgodzę, większość dlatego tych, nie chciałem jej do testu. No właśnie, większość tych myszek droższych czy bardziej markowych są w jakichś takich dość standardowych rozmiarach i pasują w zasadzie wszystkim. Tutaj naprawdę przed kupnem warto ją po prostu pomacać, brzydko mówiąc, i sprawdzić, czy będzie wam to odpowiadało. Mam jeszcze jedno pytanie. No, jak nadgarstek? Bo widzę, że ona jest dość wysoka. Jest dość wysoka, ale jest na tyle wyprofilowana z tyłu, że nadgarstek opada dość łagodnie. Ja nie odczułem żadnego jakiegoś bólu, chociaż nie grałem za dużo, no maksymalnie godzinka dziennie, więc wiem, że hardkorowi gamerzy przysiedzą dłużej. Mnie żadnego problemu nie sprawiła. Jest dość wysoka, ale jest tak fajnie wyprofilowana na łezkę. No i myślę, że wypadałoby przejść do tego, co w tej myszy jest największym plusem, czyli jej cena. Wyobraź sobie, że za to wszystko, za niezłą jakość wykonania, chociaż trochę te odgłosy klawiszy są kiepskie, za pełne RGB podświetlenie w pełni konfigurowalne, za mnóstwo gadżetów w oprogramowaniu Hera, czyli bindowanie makr, wszystkich przycisków programowalnych, głosy, timer, w ogóle spotkałeś się kiedyś z takimi rzeczami? Niekoniecznie. A tu wszystko to jest, plus naprawdę fajną wydajność zarówno w grach, jak i w aplikacjach codziennego użytku. Musicie zapłacić około 160 zł. Niezła cena i co najważniejsze jest dostępna w polskiej dystrybucji. No właśnie. I ja przyznam szczerze, nigdy nie zwracałem uwagi, ale teraz jak sobie przejrzałem polskie sklepy internetowe, zarówno jak i lokalne, wszędzie tę myszkę naprawdę widać. Uwierzcie mi, że wydajność tej myszki nie będzie wiele odstawała od tego, co możecie kupić u konkurencji za 250 i 300 zł, więc jeśli tylko pasuje wam jej wygląd i jej kształt, bierzcie, polecam. Chociaż fajnie byłoby nagrać taki test za rok, jak ona będzie się trzymała. Tak czy inaczej, mnie Gamdias bardzo pozytywnie zaskoczył. Zeus P1 RGB to rzecz, której nie wstyd polecić i myślę, że jeszcze może rok, może dwa i dużo częściej będziecie spotykali ją w domach graczy i nie tylko. I będzie towarzyszyła wam przez 20 milionów kliknięć. Możecie liczyć. Jak ktoś kiedyś doliczy się, to będziemy wdzięczni. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach. Hej! Pa, pa. Pięknie się nagrało. Sam to kurwa głupi zrobił. Wrzuca w ponapisach. Nie musiałem. Brzuszek by mnie bolał. Aż się czerwony na ryju zrobił. Widzisz, jak szanuje grono? Ojej, gąbka. Co mu się stało? No, trzymaj gąbkę. Mam nadzieję, że dzisiaj będziesz gadatliwy, bo jak patrzę na ciebie, to kurwa za wiele cię nie chce gadać.